Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Wiedźmin 3 Serca z Kamienia. Moi drodzy, dzisiaj zajmiemy się zadaniem pobocznym Róża na Czerwonym Polu. Myślę, że od tego możemy zacząć, ale zanim to będę potrzebowała tutaj iść do jakiegoś tutaj rzemieślnika. Znacznik Podzamcze jest chyba gdzieś tutaj dalej. Także zanim do niej pójdę, to spróbujemy ten jest Podzamcze. Cool. Joanna, no właśnie. Geralt, mimo że wpadłeś. Witam cię serdecznie. Potrzebuję pancerza. Chodzi o wiedźmiński pancerz, no jasne. A my potrzebujemy zrobić sobie buty. I inne również rzeczy. Ofirskie buty. Na szczęście mamy wszystko, więc możemy je wykonać. Ofirskie buty, teraz pancerz. Pancerz. Ofirska karacena. Też możemy zrobić. Dalej, rękawice też chyba mam. Wydaje mi się, że nie mam spodni, ale powinniśmy zdobyć je dzisiaj. O, widzę, że od razu twórcy to naprawili i możemy sobie w ten sposób też kupować rzeczy. Bo nie wiem, czy to było wcześniej. I chyba nie mamy właśnie schematu na spodnie. Ale to zaraz sprawdzimy. A jednak mamy. Oczywiście jestem też przeciążona, więc korzystamy u niej z opcji sprzedaży. I to jest całe nasze tutaj ogarnięte to, co trzeba. Jeżeli chodzi o miecze, to chyba znajdziemy schematy później. Dobra, wychodzimy z możliwości rzemiosła i wracamy do możliwości sklep. Też taka sprawa, że u Hattoriego możemy sprzedać co nieco, więc to też chyba będzie na dobrze dla nas. Dobra, od razu nam się zmniejszył udźwig i teraz te bronie byśmy tutaj hurtem sprzedali. Nie wierzę w to. Oddaj mi to. Już chuj w tą kasę. Dobra, pierdolę, będę miała zaznaczonego Hattoriego w bardzo dziwny sposób i wreszcie sobie nie zaznaczyłam, jak się idzie do tej bramy chwały. Nie, powiem wam, że to sterowanie, to po prostu ja nie wiem, co twórcy zjebali. Ale nie idzie już normalnie niczego zaznaczyć. Schowaj tą broń, bo cię wypierdolą z tego miasta. Ej, naprawdę, ja wam mówię, wiecie, wcześniej się dało na spokojnie zrobić umieść znacznik, a teraz gra marudzi. Bardzo. W dobrą stronę biegnę? Nie. Bardzo gra zaczęła marudzić i po prostu jestem taka... O co chodzi, nie? Nie było tego wcześniej. Na spokojnie dało się zaznaczyć znaczek i nie było takiej sytuacji, żeby mi się zaznaczało cokolwiek tą czaszką chociażby. Gdzie ten... W ogóle dlaczego ten znacznik mnie nie prowadzi? Ja powinnam go widzieć, a go nie widzę. To też jest jakieś chore. Przecież to też działało wcześniej tak, że było widać, gdzie biegniemy. No nie widać, bo oczywiście... Czaszka się zaznaczyła przez chwilę. Chuj wie po co. Dobra, lecimy wreszcie w stronę tego zadania. Widzę, że tutaj mam coś zaznaczone do sprawdzenia. Wieś Jantra, no z chaty na uboczu, no. Którędy mam jechać inaczej? Pewnie stoimy z czasem strasznie chujowo. No ale ja nic nie mogę poradzić na sterowanie, nie? Płotka, gdzie jesteś? Bo cię nie widzę. No w większym krzaku nie mogłaś się ukryć? Tempo, tempo! Weź, chodź, no chodź. Jezus, no widzicie? Nawet nie da się normalnie z niej... Skakać na niej się nie da. Ja już nie wiem, co ja mam robić. No rusz... No rusz się, no. Co jest grane w ogóle? Jaka dupa. Ja nie wiem, co twórcy spierdolili, ale po prostu jest tragedia. No i właśnie dlatego nie idzie po prostu grać na drodze ku zagładzie, bo człowiek umiera na dupie. Po prostu. Widzę gulę. Wieś Łukowiec. No widzicie, wciskam A i menu się nie chce otworzyć, bo nie.
Trupojady, proszę mi dać. Trupojady. Ja nie wiem. Najgorzej właśnie te menu działają i opcje dialogowe. To jest po prostu żart. Kłen, gościu. Kłen, dobra? Cześć, pan Gul. Zejdziesz do mnie? Chyba nie chcesz schodzić. Przez beczki, jak się będziemy bić, to nic z tego nie będzie. Przynajmniej da się uderzać normalnie. Wiecie co, można by było je podpalić. W ogóle ten efekt podpalenia czy czegokolwiek, to one tak krótko działają, że to jest bardzo do dupy. W ogóle zauważyłam, nie wiem czy teraz będzie to samo, ale czy pancerz mam zepsuty? Pojebało was? Ja nie wiem, tak samo mi się psują bardzo szybko ten ekwipunek. Nie było tak wcześniej. Nie wiem co twórcy zrobili. Ale naprawdę tak nie było. Zbroja to mi się psuła raz na ruski rok. W ogóle powiem wam, że próbowałam robić to zadanie na drodze ku zagładzie teraz, bo planowałam je zrobić już wcześniej. To w ogóle te góle miały taką regenerację, że ja nie byłam w stanie normalnie ich pokonać, nie? Ale wychodziłoby, że tego gościa to chyba te góle zjadły. Jeszcze jakieś? Chyba to wszystkie. Zapach od czynników. Ciekawe, dokąd mnie zaprowadzi. Jaki zapach? Geralt, ja nie chcę nic mówić, ale ja nie czuję żadnego zapachu. Wiecie co, ten zapach jest tak widoczny, że kurwa mać wcale. Nie, naprawdę, twórcy zjebali. Ja nie wiem, czy tylko ja mam takie problemy, ale naprawdę, po prostu nie idzie klikać, wiecie, bo ja ogólnie mam konsolę obok siebie. Jestem tak jakby bokiem ustawiona do konsoli, przez to, że mam po prostu komputer obok, nie? I gram sobie padem, tak jakby patrząc się na ekran komputera. I na przykład wcześniej, jak chociażby nagrywałam Tomb Raidera, ostatnio, no to nie było jakichś tam problemów z tym i normalnie, wiecie, ten pad łapał, a miałam go dosłownie wsadzonego pod biurko. A tutaj jest tak, że ja mam ten pad po prostu przy sobie, bo jak on jest wsadzony pod biurko, to już w ogóle żadne przyciski nie działają, nie? Znaczy pod biurko, tak jakby pod tą szufladkę w biurku, pod blatem, nie? Po prostu ja nie wiem, jak to działa. A najgorzej właśnie jest z opcjami dialogowymi. Ja próbuję wybrać jakąś opcję dialogową, a ona po prostu, kurwa, mać nie działa, nie? Teraz widzę, że jest trochę lepiej, bo wsadziłam z powrotem tą rękę pod ten blat. No, nawet to jakoś działa normalnie, ale to nie zmienia faktu, że to jest jakieś dziwne. Przecież wcześniej też, jak nagrywałam Wiedźmina Trójkę, to nie było takich problemów w ogóle w żadnym momencie, nie? A tu po prostu... Sterowanie z się. W ogóle fajnie, że tutaj mamy, wiecie, wieś Łukowiec i powinien być w teorii jakiś, nie wiem, punkt szybkiej podróży czy coś takiego, a nie ma go. I tak samo nie wiem, czy twórcy nie zrobili czegoś z tymi pancerzami i brońmi, bo nie wiem, czego to jest kwestia. O, jest znacznik wieś Łukowiec. Czy to jest kwestia tego, że... Jak to się mówi? Że po prostu... No mimo wszystko te potwory mają dosyć duży poziom trudności w stosunku do mojego. Czy to w ogóle nie o to chodzi, że to się psuje? Bo naprawdę jestem strasznie zdziwiona. Nie było tak wcześniej. Na pewno tak nie było, że non stop miałam zepsuty na przykład miecz. I też nie pamiętam, żeby od 50%, jak on jest zniszczony, Geralt się darł, że ma coś zniszczone, bo... Na pewno było to od 30%, ale na pewno nie od 45%. Że wiecie, ja ledwo zrobię naprawę na 40% i nagle jest, wiecie, że niby jest naprawione i tak dalej. Nie wiem, może się mylę, ale nie kojarzę, żeby to tak szybko się wszystko niszczyło.
Wybaczcie, że zbieram te śmieci, ale tutaj podobno gdzieś w tej wsi Łukowiec możemy znaleźć właśnie te rzeczy odnośnie tego rynsztunku dalej, jak to się nazywa, tego ofierskiego. I nie wiem, czy to będzie w tym miejscu, gdzie mamy to zadanie, tą różę na czerwonym polu, czy to będzie gdzieś tutaj wcześniej. Dlatego, wiecie, wolałam przejrzeć wszystkie domki. No i teraz możemy ruszać już do tej właściwej chaty, bo już chyba sprawdziłam wszystko. Okej, tu jest jakaś klatka czy coś takiego. Sprawdźmy to. Ten zapach. Robiono tu fistę. Większość aparatury zabrano. Została tylko zepsuta. Dobra, tu mamy coś. I tu coś jest. List z przestrogą. No tak. Narkotyki to niebezpieczny biznes. Clivert Brachu, miej oczy dookoła głowy. Ktoś się zainteresował twym interesem. Chce ci złożyć ofertę nie do odrzucenia. Na twoim miejscu spakowałbym manatki i zaszył się gdzieś daleko. Najlepiej w Zerikani. Rodrich. Otwarte okno. Ślad buta na łóżku. Komuś się spieszyło. Dobra, czyli widzę, że tutaj nic nie znalazłam. Co to? Wnętrzności gula. No dobra, może być. Nie pogardzę. Sprawdźmy te ślady butów. Ślady stóp. Nierówne. Ktoś tędy biegł. Dobra, tych już nie mogę sprawdzić. Po prostu podążajmy za nimi. A, bo to płotka jest tutaj. Dobra, przez chwilę myślałam, co to za koń. Tu na chwilę się zatrzymał. Schował. Potem pobiegł dalej. Po co się schował za jakimś nędznym krzakiem? Trochę bez sensu, gościu. Przez chwilę myślałam, że się schował w sianie. Blizna na czole. To musi być ten Clivert. Bełt w plecach. Szedł głęboko, więc strzelano z małej odległości. Od strony wioski. Używając wiedźmińskich zmysłów, ustal skąd padł strzał. Pewnie za któregoś tego, kurde, stogu siana, no bo gdzie? Dostał w plecy, więc podejrzewam, że za nim ktoś szedł. Na pewno nie przed nim. Dlatego lepiej, żebyśmy sprawdzili tutaj te stogi. Tutaj coś powinno być. No bo wiecie, on jest tutaj, nie? Ewidentnie leży... Jak on leży? Chciałabym to zobaczyć, tylko że dalej mi się świeci. Okej, widzę. Dostał w plecy. Czyli strzał musiał paść gdzieś z tej strony. No raczej innej opcji to ja nie widzę. Gorzej, że nie pokazuje mi... O, właśnie. Tu coś jest. Bełt od kuszy i ślady stóp głębokie. Strzelec musiał nosić ciężką zbroję. Ciężka zbroja, tam brzmi jakby to był jakiś rycerz płonącej róży. Skoro ten... I znowu nas ślady prowadzą do łukowca? Ślady kopyt prowadzą w stronę wzgórza i ktoś tam wciąż jest. O, właśnie, mamy tutaj w stronę wzgórza, tak? Są to pielce, nie żeby coś, ale może mnie nie zaatakują. Widzę, że Geralt też się jakoś bardzo nimi nie zainteresował. One w teorii ze mną idą, ale w praktyce nie ma żadnej muzyki, która by mi powiedziała, że mnie gonią. Gonią mnie, no ale... Ale dziwnie, nie? W sumie pierwszy raz mi się tak chyba zdarzyło, że Geralt, wiecie, nie nabrał postawy bojowej, nie załączyła się muzyka i takie po prostu to pielce mnie zostawiły w spokoju. Dobra, jesteśmy gdzieś tutaj. Jest konik. Mogę dosiąść konika. Czy ja chcę dosiąść konika? No nie wiem. Tutaj coś jest. Rozkazy ataku na Łukowiec. Doszły do mnie słuchy, że opuszczona wieś Łukowiec ma nowych mieszkańców. Zgraja pospolitych bandytów zawłaszczyła sobie to miejsce i uczyniła z niego wytwórnię fistechu.
Nie możemy na to pozwolić. Rozkazuję wyprawić się do wsi i zabić wszystkich oprychów. Macie dać przykład grozy. Aparaturę i zapasy składników przywieźcie do kryjówki na północny zachód od Bronowic, a wszystko inne zniszczcie. Poszukaj siedziby upadłych rycerzy zakonnych w okolicy wsi Bronowic. Dobra, no poszukamy, tylko jeszcze sprawdzimy, czy tutaj czegoś nie ma przypadkiem dla mnie. Ej, to jest pierwszy raz, kiedy chata jest totalnie pusta, nie? Mogę do niej wejść, ale kompletnie nic z niej nie ma. Te konie tylko mnie zastanawiają, że jest ich tutaj tak dosyć sporo. Ja pojadę na swoim koniu, ale to nie zmienia faktu, że tak trochę dziwnie. Dobra, płotka. Pojedziemy trochę. Może jakąś ścieżką byśmy pojechali tutaj na przykład w bok. O, proszę bardzo, Endriaga. Nie potrzebuję teraz żadnej Endriagi. Przeszukaj siedzibę. Podejrzewam, że spotkamy jakichś upadłych zakonnych tutaj rycerzy, którzy pewnie będą chcieli ze mną... O, obozowisko bandytów. W ogóle to jest takie przykre, że rycerze po prostu, którzy no, z samej nazwy byli rycerzami, stali się po prostu zwykłymi bandytami tutaj, nie? To jest naprawdę straszne, w sensie mi się to bardzo nie podoba. Żal mi po prostu. Wiecie co, zanim tam podejdę, to bym sobie jednak może tą zbroję naprawiła. Z jednej strony nie ma to raczej sensu, bo będę chciała zmieniać sobie pancerz. Ale z drugiej... No właśnie, widzicie, ma 50%, a gra już mi krzyczy, że jest uszkodzona. Mi się wydaje, że tak wcześniej nie było. Będziemy rozmawiać, czy... O kurde, nawet sobie pogadamy. O, zakon płonącej róży ma nową siedzibę? Niczego sobie. Słuchaj no, przybłędo, nie wiem co tu robisz, ale mam dla ciebie radę. Wracaj skąd przyszedłeś. No, czego jeszcze tu sterczysz? Mordę mam ci wypłazować? Ciekawe, co tam jest w środku, bo zalatuje fistechem. Mielibyście coś przeciwko, żebym się rozejrzał, braciszkowie? Mielibyśmy. I to bardzo. Dość żartów. Liczę do trzech i macie tu nie być, rozumiesz? Raz, dwa... Mam inny pomysł. Będziecie liczyć do 100. Zrozumiano? 3, 4, 5, 6. Bardzo ładnie. A teraz się odsuńcie. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. O Boże, gościu naprawdę do 100 liczy? Serio? Twórcom się chciało? Nie, inaczej aktorowi dubbingującemu się chciało. No, mamy faktycznie chyba kryjówkę. Zbieramy wszystko. Może mi się to później przydać. Gościu tam dalej liczy, nie? Okej, mamy jakieś trujące opary. Jest pochodnia. Nie wiem, czy wy też widzieliście, ale coś mi przyświetla migło na czerwono. Takie pytanko. Ja jak tędy przejdę, to będę czuła gaz? Nie. O, witam. Nie macie nic przeciwko, że sobie zabieram to wszystko? W sumie git.
Co? Kim ty do cholery jesteś? Wiedźminem. Lub jak zwykli tytułować mnie twoi współbracia odmieńcem albo mutantem. Nie powinno cię tu być. A rycerze zakonu Płonącej Róży nie powinni mordować ludzi, ani wytwarzać narkotyków. Faktycznie nie powinniśmy. Powinniśmy bronić uciśnionych, szerzyć wiarę w wieczny ogień. Ale Radowid nas oszukał. Złamał obietnicę, wysłał braci na front jak zwykłych żołdaków, a gdy zakon wykrwawił się, rozwiązał go. Zajął nasze ziemie i skonfiskował dobra, żeby sfinansować swoją wojnę. Tych braci, którzy nie protestowali, zrobił łowcami czarownic. A tych, którzy ośmielili się sprzeciwić, uwięził lub wypędził. Została nas garstka i musieliśmy znaleźć sobie nowe miejsce w świecie. Więc zostaliście bandytami? Ciekawe, co by na to powiedział Siegfried z Denesle. Nie, Siegfried z Denel? A skąd ty go w ogóle... Ja cię poznaję. Ti jesteś Geralt z Rivii. Ti zabiłeś Jakuba de Aldersberg. Zgadza się. I gdybym miał się cofnąć w czasie, zrobiłbym to ponownie. Od tego zaczął się nasz upadek! Od ciebie, ty przeklęty mutancie! No dalej! Wyciągaj miecz! Nie krzycz. Wystarczy grzecznie poprosić. Aha, czyli co? Czyli to jest niby nasza wina, tak? Wiecie co, może coś w tym jest, ale prawda jest taka, że gdyby znaleźli nowego, lepszego przywódcę niż Jakub, to byłoby też dużo lepiej. Dobra, bo was jest dosyć sporo tutaj, ja muszę też jakąś taktykę obmyślić i po pierwsze chyba muszę sobie jadwisielców zarzucić na brońkę. Mistrzowskie, tak, jadwisielców, tak. I wiecie co, może byśmy sobie wzięli jakiś tutaj odwar na przykład, bo po to są te walki, żeby tutaj coś robić. Możemy sobie wziąć na przykład... Zadawanie obrażeń regeneruje żywotność. W sumie to by mogło być spoko. To zażyjmy. O, jeszcze dostałam. Ała, ała, no! Co jest? Kurwa mać. To będzie chyba moja... Co jest grane, ja się pytam. Trochę was jest jednak chyba za dużo i dlatego... Przydałoby się jakiś rzucić tutaj, wiecie co. Widzę, że bez Quenu to się nie obejdzie. Tych starczami zostawimy na koniec. Najgorsi są kusznicy. Dobra, ten zdechł. No. Może tak porobimy. Dobra, głupi to był jednak pomysł, ale przynajmniej jak coś to mamy możliwość użycia niezabijalności. Tu jest Urlich. Dobra. Można by było ich spróbować podpalić. Wow, ładne wykończenie tam weszło. Widzę, że tutaj jeżeli chodzi o tą możliwość podpalenia, dużo lepiej ona działa na takich zwykłych ludzi niż wiecie. Niż na potwory na przykład. Na pewno działa do dupy na bossów. Gościu, bo mnie bardzo denerwujesz tą swoją kuszą. Pięknie. I został nam Urlich tylko. Na niego to Arda.
Dobra, ty ładnie się bronisz, więc damy ci spokój z kołowrotkiem. Dobra. No, obronisz to. Spróbujemy odbić cios. Okej, sam zdech. Dobra. Cool. Miecz zakonu płonącej róży. Wiecie co, obwinianie Geralta, że to jest jego wina, to jest w ogóle trochę głupotą. To była wina wszystko Jakuba. Po prostu był chujowym... no, przywódcą. A najbardziej to była wina w ogóle Radowida, nie? Ja faktycznie, no nie wiedziałam, że to Radowid to wszystko zrobił, ale no wychodzi na to, że to faktycznie była jego wina. Może lepiej było chyba, żeby dołączyli do Łowców Czarownic, tak szczerze mówiąc, niż zostali bandytami. Chociaż wiecie, to jest jak wybierać pomiędzy takim... no to jest po prostu mniejsze zło. To takie wiecie, jak w opowiadaniach żeśmy mieli. Nie da się inaczej tego powiedzieć, bo obie te opcje są naprawdę chujowe. Bo polowanie na czarownicę no też było do dupy. I to po prostu była głupota, którą sobie wymyślił Radowid. Dobra, wybaczcie mi, zgubiłam trochę wątek, bo pani listonosz przyniosła list. Kocham takie sytuacje. Dobra. Rozgadałam się odnośnie tam Radowida i tych łowców czarownic, że w sumie mniejsze zło. No, zależy jak na to wszystko patrzeć. Z jednej strony pomysł łowców czarownic był kompletnie do dupy, ale z drugiej brzmi to lepiej niż zostać bandytą na... no, bandytą i produkować fistech. No ale dobra. Czy coś w tej bazie ciekawego jest? Tam jest coś ciekawego. A, ciekawego. To jest gościu, którego muszę pokonać. No to bardzo ciekawa rzecz. Wiecie, świecił mi się na czerwono. Ja sobie tak myślę... o, chyba coś do zebrania mamy. Dupę, a nie do zebrania. Tylko po prostu gościu sobie przyszedł. Rękawice zakonników płonącej róży. Czyli co, wychodziłoby na to, że teraz zostało nam tylko paru tutaj zakonników, którzy po prostu zostali... bo nie pokonaliśmy jeszcze wszystkich bandytów. Wiecie, bo ja powinnam znaleźć tutaj coś ofirskiego i zastanawiam się, dlaczego tego nie znalazłam. Później jeszcze będę musiała ewentualnie poczytać na solucji, bo powinniśmy znaleźć 5 elementów, a znaleźliśmy tylko 4. Mogę to zebrać? O, mogę. Gnijące mięso, no nie za bardzo mi o to chodziło. Dobra, bo tam będzie jeszcze jeden zakonnik do pokonania. I oprócz tego jeszcze będziemy musieli się rozejrzeć tutaj, gdzieś po bokach. A, serio? Aha, bo tutaj jest ten gaz, dobra. Wiecie co, moglibyśmy spróbować zrobić? Aha, bo was jest tutaj dwóch, no dobra. To ja może... o, widzę, że przyszedłeś też. To wiesz co, to pozwól. Oła, nie zadziałało tak jak chciałam. W sumie miło, że przyszedłeś. No, Geralt. Miło, że przyszedłeś, bo teraz już raczej... ty, ale się obronił, wy to widzieliście? Niemożliwe. A ła, jeszcze dostałam przez łeb? Powaliło? Gościu, bo mi naprawdę działasz mi na nerwy. Dziękuję. O, miał zardzewiały klucz. Chyba, że musiałam go pokonać, żeby stąd po prostu wyleźć, bo to też jest możliwe. Dobra. Sprawdźmy, czy tutaj czegoś nie ma. Same szetnaćce. I te drugie grzybki. Dobra, tak widzę, że nie zrobię. A tam na drugą stronę jeszcze by się przydało pójść. Jest tutaj coś poza tymi roślinami? Nie ma. Jeszcze będziemy mieli do pokonania tych gości na początku chyba.
tutaj zostały towary. Czyli co? Gościu miał po prostu klucz. I teraz dzięki temu będę mogła wyjść. Aha, i tutaj nikogo nie ma. No dobra. Ja się jeszcze tylko przebiegnę w tę stronę, żeby zobaczyć, czy tutaj nie ma jakiegoś, nie wiem, punktu teleportacyjnego, czy czegoś w tym stylu, ale chyba nie ma, więc... Więc cool, weźmiemy mapę. Trochę długaśny ten odcinek wyszedł i widzę, że tutaj mamy problemy, jak tutaj wrócić gdziekolwiek. Jezu, znowu to gówno. Jak się to zdejmuje? Nie wiem, kto to wymyślał. Najgorsze jest to, że mi teraz tego w ogóle nie pokazuje, nie? Ten znacznik to się ustawił, czy się nie ustawił? No jakie gówno po prostu totalne. Jest ten znacznik? Jest. Niemożliwe. Nie, naprawdę. Wargi? Powaliło? Co to, Gothic 1? I Gothic 2? Dobra, nie, Gothic 2, bo w Gothicu 1 były orkowe psy tylko, nie było wargów. O, fajne. Tutaj widzę... Widzę, że też płotka mi z opóźnieniem skoczyła, także naprawdę widzę tutaj sterowanko działa jak należy. Serio? O Boże, będę się męczyła przez całą serię chyba. No i widzicie, znowu A. A tak fajnie nie działa, jakbyśmy chcieli. Port w Oxenfurcie. Idziemy do alchemii. W ogóle my też musimy pogadać z Shani, ale to jest kwestia zadania typowo głównego, więc mam nadzieję, że będziemy mogli na razie Shani ominąć i porozmawiać typowo z tą kobietą, a nie ze Shani. Jest, Adela. Cześć. Niestety Cleavert nie żyje. Mściłem twojego przyjaciela. Ha, wiedziałam, że to zrobisz, kocioczka. Wiedziałam! No opowiadaj, kto za tym wszystkim stał? Byli bracia zakonu Płonącej Róży. I co im zrobiłeś? Przypiekałeś ich gorejącym żelazem? Wydłubałeś im oczy? Odarłeś ze skóry? Nie, po prostu ich zabiłem. Ech, taki przystojny, a taki nudny. Masz, kocie oczka, twoje złoto. Idź i kup sobie za nie dwie uncje fantazji. Dobra, laska, daj mi spokój. Róża na czerwonym polu, zadanie wykonane. Trochę mało expa, ale przynajmniej jest zrobione. No i co? I 200 koron dostałam za to. Odnośnie zadań pobocznych, to została mi tylko pełna kolekcja kart. To co, myślę, że w kolejnym odcinku zajmiemy się wreszcie zadaniem Hula i Dusza. Porozmawiaj z Shani o grobowcu rodziny Everetsów. Tak byśmy chyba zrobili. Dziękuję Wam już, moi drodzy, bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla Was ten film i w kolejnym już spotkamy się z Shani. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!